trwa jubileusz 400-lecia kanonizacji świętego Filipa Neri. Dlatego w naszej kongregacji dzisiaj, 14 maja, w oratorium odbywa się po raz pierwszy oratorium rodzin. Jest to propozycja dla dzieci, rodziców, dziadków i wnuków. Uczestnicy biorą udział w różnych zajęciach ruchowych i animacyjnych. A oprócz tego wykonują prace plastyczne. Między innymi powstają wielkie portrety świętego Filipa Neri, makatki świętego Filipa Neri i świece wotywne, które odpalimy od ognia radości 25 maja w Wigilię uroczystości świętego Filipa Neri. Świece są w pełni handmade, począwszy od dekoracji, które na nich wykonujemy, aż do skomplikowanej procedury zalewania wosku i jego tężenia, które jak okazało się trwa bardzo długo i jest bardzo kłopotliwy. Dzisiaj przyszliśmy do oratorium, żeby spędzić czas rodzinnie, robiąc świece oraz różne makatki i prace plastyczne, świetnie się przy tym bawiąc, pijąc pyszną kawę i przedawkowując czekoladę, co jest tradycją tutaj. Ja jestem tutaj w ramach szkolnego koła Caritas. Jestem z drugiego liceum ogólnokształcącego w Tarnowie. I tutaj razem z moimi znajomymi i z klasy, i z różnych innych klas pomagamy dzieciom. Są one bardzo w różnym wieku. Są i takie małe, 3-letnie i są również dużo starsze, typu 5 lat, 10 lat. I staramy się tutaj miło spędzić czas, kiedy ich rodzice są zajęci. Wymyślamy różne zabawy integracyjne, czy po prostu zastanawiamy się, co dzieci chciałyby zrobić w tym czasie. Staramy się też, żeby one same poznały siebie nawzajem, żeby się tak integrować. No i wszyscy, myślę, że bardzo miło spędzamy tutaj czas. Robiłam różne oblaski. Malowałam, no i teraz kończę malowanie lampionów. No i jeszcze chciałam Was serdecznie zaprosić do pomagania, ponieważ no, nasze szkolne koło Caritas jest fantastyczną sprawą i myślę, że fajnie byłoby, gdybyśmy dołączyli wszyscy razem. Mamę, tatę, babcię, dziadka i moje siostry.